Cześć, a dzisiaj zapraszam Was na wstęp do nowej serii, tak zwane Ofirskie Szlagiery. Omówienie będzie inne niż zwykle, ponieważ nie będę tutaj omawiał, na czym polega ten deck, tylko powiem Wam generalnie, o co chodzi w całym zamyśle tego eksperymentu. Razem z Kontu i z Boratem stwierdziliśmy, że wrzucimy sobie core do talii, do każdego deku i chcemy wykorzystywać jak najmniej kart z poszczególnej frakcji. Naszym core'em w tym setupie jest Renfri, Triss, Geralt z Rivii, Olgierd Nieśmiertelny, Cyprian, Cosimo Malaspina, jako wydaje mi się największa ciekawostka, zaraz wam wyjaśnię na czym polega to combo, Doregaraj jako blokadka, opcja kontrolna, Xavier pod kontrolowanie cmentarza, przydaje się naprawdę, Hansa Renfri z racji tego, że jest tu Renfri, Maxi, przewodnik karawany i Rezuni. Cały numer polega na tym, że chcemy udowodnić, że zbijając na pierwszy rzut oka karty, które są bez sensu, we frakcjach, gdzie powinniśmy wykorzystywać jak najwięcej kart frakcyjnych. Chcemy udowodnić, że takimi deckami da się wygrywać. I teraz najważniejsze pytanie, po co to robimy? Jest to dobre pytanie. Nasuwa się myśl, nie wiem. Ale prawda jest taka, że chcemy po prostu pokazać wam wszystkim, że tą grą można się bawić. Można składać absolutnie kuriozalne deki. Wręcz powiedziałbym groteskowe i wygrywać z tymi najlepszymi taliami w gwincie. Seria będzie polegała na tym, że co jakiś czas będziemy wrzucali właśnie ofirskie szlagiery z naszym korem, czyli mamy 15 jednostek, 55 prowizji do wykorzystania. Jest to kor, który będzie się pojawiał w większości deków, które będziemy prezentować podczas tej serii. Cały numer polega na tym, wiadomo, że Triss pod punkty, pod wzmocnienie naszych jednostek w bliskim zasięgu i jako ofirskie zagranie, zagranie pod tempo, zagrywamy tutaj taki numer, że rzucamy sobie przewodników karawany na tylny rząd, wyskakują nam Rezuni i między tymi dwoma Rezunami rzucamy sobie Cosimo Malaspinę. Cosimo Malaspina przemienia nam jednostki na jednostki o jedną prowizję więcej, więc z tych Rezunów jesteśmy w stanie wyrolować, moi drodzy, karty o sześciu prowizji. Więc no, w najlepszym przypadku możemy trafić dwie dwunastki. W najgorszym przypadku może to być oczywiście Berengar. No i ten Berengar nam po prostu zginie, albo Chlabe Cardwell przerzuci się do jednostki, do rzędu przeciwnika. Aczkolwiek mamy tutaj naprawdę kilka ciekawych kart, które no, możemy wykorzystać i na pewno są lepsze niż Rezuni za jeden siły. No wiadomo, z takich najgorszych powiedzmy kart, które jeszcze możemy trafić i nie narobić tempa, to jest wiadomo Książę Willem, Rico, no Krowie Czempionki nie liczę, bo ona jeszcze na rozkazie może się przemienić w Czarta czy tam Saperzy, ale w większości przypadków Cosimo, to jest w ogóle ciekawe, karta za 7 prowizji o 5 siłach. No, może jeżeli zamieni nam Rezunów na przykład w kartę, które mają 6 siły, no to de facto taki Cosimo stworzy nam, zawsze odejmujemy 2 punkty, no bo Rezuni mają 2 punkciki, więc na przykład w przypadku, kiedy stworzymy 2 szóstki, to jest 10 z dodatkowych punktów plus Cosimo sam za te 5 punktów, czyli to jest 15 punktów za 7 prowizji. W większości przypadków Cosimo się spłaca, jest to naprawdę ciekawe zagranie pod tempo, no i między innymi mamy tutaj takie ofirskie zagranie właśnie pod ofirskiego szlagiera. Także słuchajcie, ja po prostu zachęcam was do eksperymentowania do bawienia się gwintem, do składania kreatywnych talii, a ta seria ma być pewnego rodzaju motywacją dla nas wszystkich pod takie aktywności. Także cóż, zapraszam do gry. Areszt, no bo tamten mecz, no coś w tym jest. Może rzeczywiście rewers, błęd partnera tak podziała na psychikę kolegi. Kolega nie wytrzymał presji. No bo to był dziwny mecz, nie? W sensie, no przyznajcie. Po pierwsze talia, dosyć interesująca. Ale wiesz, ja wręcz czekałem na zakończenie tego, nie? Co tam się stanie, w sensie co on dobierze. Ja myślałem, że tam będzie Draug, Sabrina, no nie wiem, no. Coś takiego. Co wyrzucamy? Ferrari jest ok. Tutaj mamy fajnie. Można przewodnika karawany jednego. Chyba, że... No, dawaj. Jednego można. Jednego można, no. Okay. Jest ok, łapa. Super. No, pytanie, czy...
A nie, jest spoko, mamy zwój. Dobrze. No i co? Chyba jak najszybciej trzeba się rozstawiać. Czy może być Madok ogólnie. Tak. Czy może Maxi? Sprawdzimy sobie i ewentualnie dobierzemy coś. Czy nie? Czy na razie kasynowy? Kasynowi. Uważaj, tu zaraz zegramy z tobą w kogoś. Dobra. To Madok może być. No tutaj Cyprian naprawdę zrobiłby taką robotę. A może to jest deck? Czy wiecie, no, zawsze istnieje. No, nie ma... Dobra, to jest Madok. Ciekawy, czy Skypanter pójdzie. Cyprian jak złoto. Nie no, tutaj Cyprian. Znaczy nie no, to wręcz jest. Ale to jest takie satysfakcjonujące zagranie, co? No, tylko z lewej. Okej. Okay. Jest 70% walium zabrane. No. Tym bardziej, że tam jest Leto, prawda? Jest Leto. Feniksa pójdzie. Feniks. Z Feniksem też możemy zrobić? Chyba nie. Wiesz co, jak udałoby się to jakoś zbić, to można byłoby wygnać go... Xavierem? No ale... Xavierem, nie? No ale nie mamy jak zbić, no chyba, że trafimy z... Rune Mage. Nie, jest. Nie, no Rune Mage, Runa Nilfgaardu, Skrytobójstwo. Ewentualnie Run Mage w Skellige, tam jest też sporo rejs removalu, nie? Ale za szóstkę jest jakaś rejza? Za szóstkę nie chyba ma. Nie. Bez tego. Bez... Nie wiem, za ile szło miał sobie. Za 5, chyba że z pancerzem to za 7, bez wodza. Nic z tym nie zbijemy. Tylko skrytobójstwo. No. To rolka skryto. Chyba, że... Tak? Rolka skryto? Tak, tak. Bo to jest jedyna opcja... No dobra. Na zbicie. Nie ma. Ajajaj. Dobra, co bierzemy? Czas leci. Kusznika? Kusznik. Albo kusznik. Mogłem pewnie uderzyć w pancerz. Nie miałby pancerza. Zawsze to chyba od bombki jeden, więc to pewnie błąd. Zobaczmy, czy Leczo poleci. Nie, nie dobra. Musiał nie dobrać. Okej. Nie gadać. Spoko. Ja bym teraz grał Maxi. Zobaczyłbym i ewentualnie by coś przerolował. No już swoje. Rzućmy sobie. Cyprian zrobił. Trochę. Bo tutaj moment, tu może być gwiazda tańcząca. Lepiej na tył. Tutaj pewnie. Albo na tył. Na tył? No Madoka i tak nie ma, nie? No tak. True. Dobra, to się skróci. Cosimo daleko. No Olgierda nie dobierasz na pewno. No tutaj dobieramy, więc to fajnie. No chyba, że wrzucamy rezunów na spód. Chociaż ten dobór nie jest zły. Dobra, czas leci. Ja bym to zostawił i ewentualnie Cosimo dobierał. Albo rezunów na spód. Co robimy? Rezunów na spód? A, wie rezunów na spód. Renfri. Ma Renfri mamy. Dobra, Renfri mamy, to najważniejsze. No i co, teraz możemy Hanze ewentualnie rzucić. Dzieleko. Nie no, tutaj kolega gra swoje jakieś rzeczy. Okej, kasynowy. Panza? Ewentualnie możemy sobie coś dobrać, tak, z tego zwoju i wtasować mutanta. Chyba, że tego. Wołka. Xaviera sobie dobierz. Xaviera? A po co? No tak, nie? W sensie nie, nie, ale po co? On jest niepotrzebny. Feniksa nie już nic z Feniksa musiałby nie zniszczyć. Więc no ja bym dla pewności dobrał Cosimo albo Triss. Można dobrać jedną z tych kart. To Triss czy Cosimo? Triss jest chyba ważniejsze. No, Triss ważniejsze, dobra. Rzucam za Pelara tam. Chyba? Za Pelara. Tak. I Hanze rzucam. I Hanze, no. Mówi ci coś hasło ultimatum tridamskie? No jest gwiazdka. Nie wiem, czy to już nie powinien być na spasik. W tym momencie. On iluzjonistę zagrał z grzyba, tak? Z grzyba, no. Czyli ma jednego na łapie chyba.
Czy się może mieć w deku? Znaczy, no nie, no teoretycznie możemy polecieć lidar. No ale to już chyba za grubo. Nie ma co już grać za bardzo. No, pasujemy to. Bo pasik, no. Bo Keller teraz i tak już nie miałby. No, on jakby nie było. Tylko, że tak, no będzie miał spory carryover. No bo ma 6 punktów i Phoenix, 10 punktów. I jeszcze Leto w drugiego Phoenixa. Ojej, tak. No. I to ma 10. No ale jeden tyk lidera przynajmniej. Czyli on ma co? No 10, ma 14... Nie, o nie, bo to jest ten, 16 punktów carryover. Phoenix jest teraz na 5 siły? On dostał zmianę? Tak, tak. What? No on jeszcze na wejściu robi 5 witalności. Dobra, to nam zbije. W sensie co? Przewodnika jednego? I mutanta? Nie. Te dwa? Mhm. Mutanta bym chyba zostawił jednego. Dwa. Czyli mamy dwóch mutantów? Simo by się przydał, nie? No. Rolujemy mutanta? No to rolka. Dobra, zajebiście. Jest super. No tylko, ojejku, on jeszcze ma naradę wojenną, czyli to jest no, 6, dużo 16 dużo. I narada. Zawsze, ojejku, ojejku, to jest 24 punkty carry over. Nie pamiętam, czy tam Siroko się gra. Biało. Zależy też, która wersja w sumie. No na pewno nie ma. Co, rzucimy Olgierda? Olgierda. Co on zrobi w sumie z przewodnikami, jak oddał drugą mu gwiazdę? Nic nie zrobi. Chyba, że sapera, jakąś bombę i obije to dwa razy. I też odbije rezumów, no. Może Olgierda. Może Geller? Gellerta? No, Geller też nic nie zrobi. Geller też nie głupi. No Geller chyba. Co on z nim zrobi? Rzucam naprzód czy na tył? Żebyśmy się nie zapchali. Jest to graj go naprzód. Naprzód, no. W sumie zakazany, jak batam, to teraz mógłby wejść. Ja nie mam pojęcia, czy się tam gra zakazany, no ale wiem, że ten jego carryover jest na maksa niebezpieczny. Popatrz, zaciągnął się jeszcze na gonką. Co, o co tu chodzi? No dobra, to no stąd chyba, nie? Zagra mutanta, no to jednego nam zbije na pewno. No tutaj. Tutaj nam zbije, na pewno bombka poleci. No nie wierzę w to, że nie, no chyba, że już... Okej, okay. Jest blokadka. Zawsze to można zdjąć. Artorius. Czymże jest prawda, jeśli nie iluzją? Gdzie bomba? Czy on nas może porobić tym carryoverem? Na tym polega problem tej sytuacji. O, jakby się szykował do pasu. Tak. On chce to pasować. No i teraz co? No możemy zaryzykować zagrać przewodnika, albo możemy rzucić dwa razy lidera i Renfri. Przewodnik chyba. Nie, poczekaj. Bo możesz z Renfri wylosować, zagraj brąza, więc graj lidera Renfri. Lider Renfri? No. A może Olgierda? Takie body za 10. Czy lider... Wtedy Siroko może polecieć albo Kok. Dobra, czyli cały lider i Renfri. Mhm. Okej. Okay. Dobra, co bierzemy? Dwójka z mocy, manewr. Zadaj wszystkim jeden, zadaj 6. Manewr? Manewry chyba. Dobra. Podobno. I nie mamy 4 po pasie. 6 punktów obrażeń. Dobra, co bierzemy? Pasywka. Bo pasywka, ta druga. To? Druga, z lewej. To? Oto. Dobra. Co masz w kalibrze, zobacz? Rezunik, Geralt, Dorega, Raj, druga blokada. Dobra. Co mamy Rezunik? No teraz już przewodnik musi lecieć. Trzeba już grać. Tak. No, to lecimy z tym. Od piasku. Nie wiem, czy ta druga pasywka nie byłaby lepsza. Tutaj będziemy mieli tylko cały nic. W zasadzie. Zobaczymy, czy Cosimo nadrobi. No i co, Cosimo?
Czy bezpieczniej? Bezpieczniej Olgierd i... Nie, no Cosimo robi więcej niż Olgierd. Zrobi więcej niż Dyszka? Zrobi. Dobra, no to YOLO. Yes. Nieźle. No, kozak. Jeszcze lock. Coś zlokujemy? Kusznika? On zada obrażenia? A jakbyś zlokował Feniksa, to co? Ja nie wiem, tak? Nie wiem, ale czekaj. A spróbuj. A kusznik nam nie ten? Nie zada obrażeń? A zagrał teraz żołnierza? Nie wiem. Ale... Zablokuj kusznika. Czas leci. Kusznika czy... Tak, kusznik. Bezpiecznie. No. Ale to się sprawdzi. No, nieźle. Czyli Cosimo ile zrobił? No jeszcze ta pasywka. Ale tak by zrobił 5, 3, 5, 8, 13 punktów. No i plus pasywka 15. No dobra, git. No nie wygląda to może tak źle, tylko że jest Xavier. Xavier się tu nie przyda niestety. Xavier się nie przyda. Rolujemy. I jedną trutkę. W sumie trutki nie są złe. Trutki nie są takie. Nie są złe, to może mutanta. Jakieś nauziki, no mutanta można wywalić. Okej. Okay. Ewentualnie zawsze jest zwój, nie? Na dobór. To co, bierzemy manewr? Już? To pytanie za co? Masz dwa loki, trucizny są spoko, jak tam jakaś nauzika jest? Olgierda będziemy lokować. No to rzuciłbym Olgierda, najwyżej po prostu Sirocco dostaniemy. No Olgierd naprzód. Czekaj. Naprzód. Czekaj, bo Triss będziemy grali do tyłu, więc może lepiej do tyłu. Znaczy wiesz, Triss i tak nie wzmocni sama siebie. A Triss i tak nie wzmacnia sama siebie. Dobra, naprzód gram Olgierda. Naprzód. No. Okej, okay, był zakazany. Okej. Okay. No nie ma co grać, więc ja bym grał klątwę. Pójdź. Kliknijmy, co? Jest zwój. Lampa. Lampę. No co, i to jest... Co nam zostało? Geralta będziemy pewnie dobierać, ale na razie... W razie pytanie, co byśmy rzucili? To jest pytanie. No właśnie, co tu rzucić? Do Regaraja? No spoko, rzućmy w takim razie. No. Tak. No jak rzuci Nausicaę, no to dobierzemy Geralta. Bombę. No unit. Nie fajnie, no. No to co, to jedną trutkę trzeba rzucić. No nic innego tu nie zrobimy. Albo trutka i coś tam sobie dobierzemy, no bo no, Nausicaę i tak zbijemy Geraltem. Albo Aguarę na tył. Aguarę, no. Tak nie będzie co lokować. Aguarę na tył? No. Koło dwójki to będzie... Nie. Z lewej strony. Koło lampy, albo z lewej. Poczekaj, zobacz, czy on ma czerwoną mgłę. Grał już? Grał. Jedną? Jedną. Tańczących też nie ma. Jedną się gra chyba Red Haste'a jednego. Dobra. No właśnie, to jest najgorsze. Fenix jest to 10 punktów. Powiem wam, że to jest naprawdę całkiem niezłe zagranie. Patrz, on tam jeszcze Sierocco miał. Ejko. No dobra, rzucam. Czekaj. Lampa ma 5. Nie, to jest nieparzysta. Nieparzysta. Ale dobrze. A może jakbyśmy ze zwoju dobrali mutanta. A nie lepiej poczekać, jak Nausicaę zagra i mieć odpowiedź? No dobra, no masz rację. Też lepiej poczekać. Mój fistek jest czysty jak łza. No Triss będzie słaba. Dobra, coś tam zawsze zrobi. No może już odpuści te bomby. Okej, okay, jest Nausicaę. Ojej. No tak, no i teraz spamik. Wiadomo. Czekaj, no tutaj. Tutaj.
No i tam jest Nausicaa, 10 punktów. Nausicaa 10, no nie, ale chyba tego nie zrobimy. Bo tam jest jeszcze... Tam są dwie Nausicaa. Tam są dwie Nausicaa. Lampaj. Lampa 3. Koło parzystych. No to tylko tutaj. Jeden punkt się dodatkowo wyjedzie. Tak, bo to nieparzyste, to nieparzyste. Gramy. No niestety chyba tym razem. Chociaż? Remis. 23. Jeżeli tam jest Nausicaa, to jest remis, bo on ma 19 punktów. Nie, przepraszam. Nie, no Nausicaa nie no, ma. Tak, 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 tak. Nie ma tego. Nie, ma. 6. Ma, ma, ma. Ma, bo to nic. No tak, nie, o czym ja mówiłem z tym remisem. No cóż. Dobrze, tutaj poskromienie, ale wydaje mi się, że ten pazura pokazaliśmy, tak? GG, zobaczymy jak tam pójdzie. No, graliśmy grze. Na metową talię, nie? To jest meta? Ja nie wiem, ja nie mam pojęcia. Tak. To jest meta? To jest meta. Mhm. Borat, tak? Tak, tak, nawet sam tym grałem, niestety. No, no dobra, no to co, ale nie lecimy oddaję. Dalej. Same KP. Cały czas KP. Dwa razy natchniony zapał. Absolwenci. Teraz no, nie ściana. Będzie czarny. No dobra, Rezuni do talii. Geralt Mutant spoko. Na pewno Geralt Mutant spoko. Maxi jest okej. Okay. Maxi też jest git, bo mamy zwój. No w zasadzie łapa nie jest taka zła. No, no w sumie uliczny na baita może pójść. Ja bym Loka tu szukał. Loka? Loka. No tylko, że właśnie. No. Xavier chyba tu będzie słaby, jak to jest ściana tarczy. No, Xaviera wyrzucamy. Okej, okay. Lok okay. Zostawiamy? Tak. To lecimy. I co, braciaka zaczyna? Wydaje mi się, że chyba tak. Mhm. Dobra. No i u co? U niego pewnie Jaskier poleci. Mutant? No wydaje mi się, że tak, no bo to jest pewnie ta wersja. Patrz! Nie. Znów czarodziej. Co tu się dzieje? Nieźle. Loczek. Lok? Boję się... Redansu. Nie ma, nie ma, bo dał tarczę. No tak, bez kitu. Wyskoczyli mnie. Dobra, może gra tego, jak on się nazywa? Kutkudak? Kutkudaka koleś gra. Studentkę. Ja to bym bez litości to wygnał. Przy... Jak najszybciej usuwać wszystko. Dekret, co to będzie? Druga? Nie, studenciak. Dobra, jak to usunąć? No można teoretycznie z Rune Mage'a szukać Loka. Albo trudki. Ewentualnie... Ewentualnie ze zwoju możemy dobrać coś, ale nie mamy Renfri, więc najpierw Maxi by wypadało. Czyli co? Nie, no to trzeba... Nie, nie, czekaj, bo to trzeba... Runemage chyba. Runemage. Runemage szukaj albo Loka, albo trutki w lider. Dobra. Jest trutka. Jest trutka. A jest trutka, no. Tylko, że no może się przed nią wybronić, wiadomo. No i tak to jest chyba najlepsze. Dobra. No i tutaj już na ryzyku, może bez Maxi, ten zwój, no warto byłoby pewnie Renfri dobrać. Mądrze, że zagrał pomiędzy. No, sprytne. Gramy Maxi. I zobaczmy, co tam jest. Tak, chyba tak. Szóstki, piątki. Dobra. Dobra. Ojojoj. Renfri na samym końcu. W zasadzie wszystko inne dobieramy. No poczekaj, bo... Rezuni wyskoczą, to mamy raz, no. Dwa, trzy. Ale Rezuni dopiero wyskoczą w rundzie trzeciej. Nie, to czemu? Trzy. No tak, trzy. Dobra, czas leci. Co dobra, robimy? Zostawiaj i dobieraj Renfri jak najszybciej. Za co? Z woju. Za dealera? No, czas... chyba tak. Albo za mutanta. Za mutanta lepiej. A nie rzucimy? Nie. Dobra.
Jeszcze nie klikam tej. Nie klikam trutki. Zobaczymy, co zrobi. Okej. Okay. No i teraz można by ją było. Za potwierdzeniem odbioru. Trutkę rzuciłbym pomiędzy te dwie czwórki. Tutaj zablokuję i nie będziemy mieli ani jednej. Dobra. Hanze. No i w sumie możesz Gelerta od razu kliknąć. No już może, naprzód. Igni raczej nie ma. Nie powinien. A na ilu jest? Ile ta szóstka jego ma cierpliwości? Trzy. Trzy. Wzmocnię tak zapobiegawczo. Gdyby tu miało być Igni, to by nam spalił raz, dwa, trzy, cztery. Cztery szóstki. Okej, okay, użył jednego. No, sprytne zagranie. No spoko, no ale zawsze tam 7 punktów mamy. Teraz. Więc to może bez takiej padaki. Sępkę. Ale słabszy. Nie no, on tutaj dużo punktów ma do zrobienia. W sensie tu ma 5. W zasadzie. Właściwie to chyba trzeba będzie oddać Tris, nie? Chcemy oddać Tris? No, czekaj. Musimy wygrać rundę na pewno. 11 jest na. Teraz ile jest? 5 cierpliwości, nie? Tak. Może Olgierda. Pytanie, czy pas jest głupim pomysłem? No, znaczy, no tak, bo znowu będzie z tymi absolwentami. No nie no, ale on ma moment, tutaj 7 punktów, czyli on ma do zrobienia, czyli ma 34 punkty, więc ma do zrobienia 12 punktów jeszcze z łapy. Można też liderem fit zagrać. Można zagrać, nie wiem, jeden tick i Chris. Nie, Tris nie chce oddawać. Tris nie chce. Dobra, co robimy? Dawaj, liderem. Dobra, to szybko. Musimy rolować szybko. Bo czas leci. Manewr czy wszystkim? Manewr, dobra, biorę manewr, bo czas leci. I szukam. 4 po pasie. Elegancko. No nie wiem, wydaje mi się, że on tu już raczej musi spasować. Tu już jest na maksa dużo punktów. Nie, jeszcze myślę. Tutaj bez Trish się nie obejdzie, żeby to wygrać. Nie, ja myślę, że to już jest nasz pas. Zobacz, że on ma punkty do zrobienia. Dużo. No. Dokładnie. Nie zrobiłby tego. Bez ja, jeszcze 4 po pasie. Pamiętasz, czy dobierasz Xaviera? Nie mam zielonego pojęcia. Nie pamiętam. Na pewno jest Cosimo. Tak, i teraz będzie pierwszy rezum. Tak. No pytanie, czy... Co to jest łapa, nie? No właśnie, to jest spoko łapa. Chyba, że no bo wiesz, no bo ja nie wiem, czy my dobierzemy... Nie, no dobierzemy. Co, idziemy na długą? No tak. Ja kapitułem ma na stole, nie? No właśnie. No to co, zostawiamy to. Zostawiamy. Złota łapa i lecimy na długą. Runa Zoria. Runę Zoria w ogóle gra. To jest, nie wiem, najrzadziej widywana runa przeze mnie. Że ktoś z KP gra runkę. Wydaje mi się, że najczęściej po prostu Nilfgaard jest. Nie, no na pewno najczęściej gra się runę Nilfgaardu. Znaczy wiesz, pod kapitułę no to warto wtedy tą runę grać. Nie, no wiadomo, pod kapitułę tak, ale tak czysto statystycznie no to wydaje mi się runa Nilfgaardu jest najbardziej optymalna. No dobra, w zasadzie no mamy tutaj wszystko. Pelara, tam może być obrońca. Może być. Zostawiamy to? Bo ja nie pamiętam, gdzie jest Xavier. Nie wiem, czy go dobierzemy, czy nie. Trutka na co się przyda? No, chyba na nic. To trutka. Dobra. Okej. Okay. Całkiem nieźle. Dobra. Jeszcze mamy manewr, jak coś. Teoretycznie można szukać. Xaviera. Mogliśmy. No mogliśmy. No ale dobra. Loczek. Lok? Tak. Lok, no.
spela na to nie zagra, ma afetów. Elegancko. Znaczy, no co, no lidera zużył. No już sytuacja, wydaje mi się... Już ty nic nie robimy. Jest dosyć napięta. Tak, co mamy w deku? Możemy sobie coś dobrać zawsze, bo zwój jest na górze. No, ale gramy tego? Przewodnika już? Czy jednak szukamy coś ze zwoju? No teoretycznie mamy... Pokaż, jak on ma nastakowanego tego drugiego? Na 7. A ma coś na cmentarzu jeszcze? 3. Jakich mocnych wariatów? 3. Nie, nie ma, tylko Toma. To chyba Ola ci grać swoje, nie? No, przewodnika. Nieźle. Zobaczymy, za ile Cosimo wejdzie. Momencie, no to jeszcze ma niż 8, nie? Kto ma, nie? My mamy manewr. My mamy manewr. A manewr? Dobra, rzucam Cosimo. Nie ma co. Zobacz. Może loczek się trafi. No. Wow. 11. Pięknie weszło. 16, ale ile to punktów zrobił? 11, 16. 19 punktów Cosimo zrobił za 7. No nice, nie wiem, w sensie taka. Plus jednostka jest... dobra po Tris, nie? No tak. Plus no po Tris to jest petarda. Jeszcze tutaj, gdyby chyba najlepszy Cosimo w tym deku, to mógł być tak: Cosimo w 12 i w Rębacza. Albo tą. Nie w Rębacza, tylko tą drugą 12. No niby tak. Nie w gardło, nie? Tego nie ma jak usunąć, nie? No co, no kasynowych. Chyba, że gramy. No nie, nic z tym nie zrobimy. Gramy kasynowych. Ewentualnie mamy manewr. Ale i tak kasynowi chyba najwięcej zrobią. No tak. No. Poleci. Szczęście ci sprzyja, ale nie za bardzo. Nie no, w sensie tutaj mamy na masę dużo punktów. Tris swoje zrobi. No tylko, że tak, zadaj wrogiej 7 obrażeń. Dobra, on będzie tutaj usuwał. Patrz. Ojoj. Aj, zabolało. To nie fajnie. Zabolało. Dobra, manewr? Zobaczmy. No, tutaj manewr. Zobaczmy, co tam mamy. No, jeżeli jak będzie pusty Geralt. Zwój. Jean? Patrz, ale jest trudka. Jest trudka. Za Olgierda. Albo za Geralta. Bierz trudkę. Ale Geralt się przyda, bo on coś wzmocni. To za Olgierka, nie? Bo zwoju jeszcze nie używał. Ale bierzemy trutkę? Tak, bierz trutkę. Borat, co myślisz? Ja bym punkty wziął. No ja właśnie też. No ale on ma tam osobliwe praktyki, trzeba usuwać mu absolwenta. No... No dobra. Dobieraj trutkę. Dobra. Olgierka out. I truje absolwenta. Dobra, ale akcja, chłopie. Zrobiłem to chyba najszybciej na świecie. Serio. Aż mi się łapa spociła, naprawdę. No teraz tu trzeba grać Tris chyba, nie? Dobra. O, Geralt jest. O, Geralt. Miałeś rację, Konta. Tutaj dobrze wyczułeś. Jak złoto. No ale nie, zbity. Nie ma szans. Nie ma szans już. To jest już GG. 4 na pasie. No nie wiem, co by tam. Nie wiem, co by to mogło być. Serio. Nie mam zielonego pojęcia. Czym on by zrobił tyle punktów? Nie no, niczym. Tu ma jeszcze 7. Okej, no ma jeszcze, niby, no zobaczcie, wcale tak mało punktów nie ma. No będziemy musieli kartę rzucić. Nie, chociaż nie, tak by było. Dobra. Tak się gra, szlagierze. No, szkoda, że tej podczasie nie dał. No szkoda. Szkoda, no ale co, ono rzucił Sieroko. Ale tak czy owak, słuchajcie, całkiem niezłe te punkty, ten, ci absolwenci robią. To już w sumie drugi raz na nich trafiliśmy. Dobra, GG. Sprawdzamy dalej. Ostatni meczek. KP. Ktoś nagrywał absolwentów? Salada mista. 4 razy KP raz. Coś innego było, nie? No zobaczcie, że cały czas ma ten sam coin. Nilfgaard. Tak, Nilfgaard. Jeszcze był ten deck ze Skellige.
no to tam misplaya i wyszliśmy. No to w zasadzie 4 razy trafiliśmy na KP. Dobra. Młotent Gellert Gitz, przewodnik. Jeszcze ten Cosima by się przydał. No to można, mamy zwój. Mamy zwój, to właściwie to jest dobra łapa. No jest wszystko. Łapa nie jest zła, tylko co ze zwoju, co my tam wtasujemy. Zobaczymy. Powiera w razie czego się wtasuje. Dobra. Od brata zaczynamy. Dawaj. Złoto w płynie. Lecimy. Jak gościu zacznie z Lekici. Zemsta. Zemsta. Jednak nie czarodzieje. Nie, to jest ta stara metódka. Usuwamy. Ajajaj. No to będzie upierdliwy, bo będzie ci rezon wbił. No albo Lok, albo Cyprian. Czy tam będzie Cyprian miał cel jakiś? Poczekaj, będzie miał Kusznik tego, może. Liryjskiego. No to co, Lok? Wiesz co, graj może swoje na razie. No ale... To znaczy co? Nie, ja bym Cypriana rzucił na to, bo to już? Będzie upierdliwe. No. No nie, no zobacz, on tu już ma 2 staki. No, będzie się stakował co rundę. No, ja bym rzucał też Cypriana. Rzućmy. Co za matą? Czy jedno jest pewne, na pewno oponent nie dobrał muta generatora. No jeżeli to jest ta wersja, może to jest też coś innego, coś dziwnego. Może, no na pewno czyta opis Cypriana, może go pierwszy raz widzi na oczy. Piękna prędka. No, prędka jest kozacka. Może nie udało mu się świątyni? Dobra, zobaczymy. No albo to jest jakaś dziwna wersja, no mówię ci, przeciwnicy raczej dobierają. Tam się oleju chyba nie grało. Nie, źle, no dobra. Jak najszybciej mutant. Mutant. No nie, tam oleju na pewno się nie grało. Więc to może być oblężenie. Nie no, był olej. Mi się wydaje, że był olej. W jednej tej, w jednej próbce. Jedna sztuka była. No. Okej. Okay. No to już ciekawie. No bo można grać Geralta i Hanzę. Ja bym zaryzykował może. Rzucił teraz przewodników. No ale nie mamy Cosimo. Możemy dobrać. A za co? Za Xaviera? Xaviera. Jak zbije Rezuna, no to następny się zagra. Dobra, zobaczymy. Dobieramy Cosimo. No, na razie nie dobieraj. Rzuć przewodników na tu. Po prostu. No i daj jeszcze braciaka. Dobra, no mu tamten. I tyle. Nie chcemy dobrać? Jakby spasował to? No to dobierz Cosimo. Nie, co myślicie? Dobra, dobierz. Za Xaviera, bo raczej się Xavier tu i tak nie przyda. Okej. Okay. Tempo fajne, jest zemsta oddał. Vincent Miles. Vincent. Nie, to ładne punkty ten Vincent dobił. Fajnie. W sensie naprawdę ciekawe deki. No ja gram Cosimo. Zobaczmy, za ile Cosimo wejdzie. 5, 6. Wow. Szkoda, że nie mamy. No tylko szkoda, że nie mamy Pelara na łapie. Ale nie, Kalsa nie. Ale masz przecież tego. Ale nie mamy monet. Ja, 2 monety. Ale w ogóle jaki drop? No drop jest niezły, no ale niestety nic z tym nie zrobimy, bo nie mamy monet. Geralt? Tą 12, czy dajemy sobie spokój? Nie no, to trzeba wygrać raczej chyba. Rzucamy Geralta? Czekaj, on 4 i tak nie odnowi. Albo poczekał Hanze. Jeszcze. Hanze chyba. Aj, powiem wam, że... Szkoda, że nie ma tych 2 monet. Powiem wam, że no szkoda, że nie ma 2 monet. No bo tutaj wręcz się dobrało idealnie. Kalkstein i coś, co trzeba oczyścić. Jakby te monetki były. No ale no skąd mogliśmy to wiedzieć? No ale no nieźle. No ale słuchajcie, tak czy owak 4, 5, 9,
14 punktów za 7 prowizji. Cosimo no, w 90% meczapach spłaca swoją prowizję z dużą nawiązką. Tak, z nawiązką, no. Zagra jeszcze. Jest natchniony. No i przede wszystkim uniemożliwia wtasowanie tych rezunów. Więc to jest. Tak. Ok. No dobra, albo Geralt, albo pas. Fiadaj to i tak zrobi. No, czyli co, Geralcie? No w sumie Geralt na co później będzie potrzebny? Damavent i tak nie będzie miał 9. On ma ile tam? 6 siły chyba, nie? Później Geralt będzie useless. No. Dobra, rzucam. Za 15 punktów wydaje mi się no całkiem nieźle. No, tam jest, podejrzewam, że... Może być oblężenie, jak gra bombardowanie. Może nie być, no. No to Olgierd może zrobić robotę, chyba że tam będzie jakieś Sirocco. Albo teraz Loczek może na tą czwórkę. No, ja bym leciał do końca już. Tak? Lok na czwórkę? Mhm. Ale Vincent! Co tu się stało, że to jest Vincent? Jest przeklęty. W sumie on też chyba jakiegoś buffa dostał, nie? Skoro jest przeklęty, to może coś... grać tą babeczkę, nie? To chyba na sile tylko. No, na sile. Tak, to się wzmacnia za każdego przeklętego. Nie, no co ty. On gra po prostu Vincenta od tak. Na 6 prowizji w sumie spoko removal. No przecież oprze, on za 6 prowizji niszczy jakąś jednostkę, która nie jest wzmocniona, zbija ją do jednego punktu. Vincent jest zajebisty, jakby przeciwnik grał tego. Regisa, nie? Regisa, no. Przewodnika chyba, albo mutanta. Mutanta. Ojej, nice. Tak trochę kusi, żeby go przycisnąć. No i jeszcze przewodnika może. Jakbyśmy runicznego dobrali. No dalej. Ja bym zostawił. Przewodnik jest spoko, bo pod Triss. I co, lecimy z nim? Czy... Dawaj. Trzeba wyblidować oblężenie. Najpierw Lidar i Renfrew. A może Olgierd na ten, jak rzuci oblężenie? No bo przewodników na tył po prostu. Ustawiać już się. Tak? Na tył? Mhm. No dobra. Chociaż dwa na tył... zawsze. Tak, tylko wiecie jaki jest na tył problem, rzuci obnażenie i ten trebusz będzie nas ubijał. No od razu będzie musiał pójść lock. To Olgierd, no. Czup? No to akurat tu bez różnicy. On i tak no się nie wzmocni. No nie, nie? Polecimy na 2-0. Ale Olgierd nie się nie wzmocni. Ale go zablokujesz do regeneracji. No nie wiem czy locka nie lepiej agresywnie. Dobra, co robimy? Olgierd czy przewodnik? Olgierd na tył, żeby zbierał z trebusza. Może Sirocco rzuci, no ale w sumie no to też spoko. Dobra. No i git, no bo nie przebił. A Sirocco oddał i jeszcze coś musi rzucić, więc źle nie jest. No to co, przewodnik, nie? Przewodnik. Albo dwa tiki lidera i Renfrew. Albo zagraj grą, zadobysz kartę. Albo pasujemy, chociaż nie, no on nas może zaorać. Nie. Przewodnik. Przewodnik? No. Graj na tył, trudno już z trebuszem. Dwa tokeny. Dobra. No jakby nie było Triss, no nieźle uderzy. Dobra, jest oblężenie. Dobra, oddał oblężenie. Można to zablokować. Czy się nie opłaca? Lider Renfrew? Można. Dobra, róbmy to. Znisz ósemkę, bazowa kopia, zadaj wszystkim jedno. No, znisz ósemkę najlepiej. Znisz ósemeczkę. 4 po pasie, albo 6 punktów obrażeń. 4 chyba. Ok. Ja nie wiem, czy to już Triss nie powinna polecieć. Triss, no. Nie ma co. Tym bardziej, że on tutaj będzie miał dużo punktów. No albo...
15, 15, 14. No niestety. 8. Szkoda, bo tak byśmy mogli spasować teraz, gdyby nas nie przebił. No trzeba Triss grać, nie? Ewentualnie można mu coś usunąć, na przykład Tarana albo Karobalistę. To już lepsza Karobalista. Znaczy teoretycznie można mu zniszczyć Karobalistę i zablokować Taran. Tylko że wiadomo, bombardowanie zaboli. To tak 6, się odpali, no. No. I może nam zniszczyć tokeny. Czyli a co my w deku? W deku mamy. Może pas? Nie, pas nie. Pas nie, to na pewno. To graj Triss bez lidera. Okej. Okay. Chociaż on przybije w jednej, nie? Zbijamy? Tyle po pasie jest jeszcze. Zbijamy czy nie? Dawaj. Piątka? Dawaj, szósta. Piątka, dawaj, no. Piątkę. Dobra. Elegancko. 32. Karobalista. Może tego nie zrobi. Mamy jeszcze 4 punkty. Okej. Okay. No nie przerobi. Barzil poleci. Lider? Tak. Nie. Musiałby osąda mieć. No git, no moim zdaniem chyba pasik, co? Pasik. Tak. Pasik. No teraz fajnie byłoby Run Mage'a dobrać. No fajnie byłoby dobrać Run Mage'a i kasynowych. To chyba najwięcej punktów by zrobiło. No tam niestety może być jeszcze, wiecie, The Maven. Henselt może też być. Albo Henselt. Kto to wstawiał? Chyba Tomciu stawiał na Ofir. Na talię taki deczek i tam Henselt był. Nawet nie wiem, czy tam też nie było Sirocco. Może to jest coś podobnego. Dobra, jest Run Mage, nice. Pelar. W sumie bardziej to mamy traci. Dobra. Pod zero. Chyba tutaj się Pelar nie przyda. O, Pelar useless. Lepsza trutka by była druga. O. Zostawiamy? Zostawiamy. My zaczynamy, nie? Nie, przeciwnik. Przeciwnik zaczyna. Zostawiamy. Lepiej nie będzie chyba. No dobra. Redański. No na to można loczek dać. No, wydaje mi się bez tego. Bez dwóch zdań, loczek. Ale tego nie gra. Osąda, bo gra nie. No, jest Henselt. Ojej. No i to niebezpieczne. Duma. Jeszcze Duma. Popanie. No, to chyba jesteśmy zaurani. Rune Mage'a. Rune Mage'a w Nilfgaard. Mhm. No. Dwa rzędy. Ma jakąś trójkę? Amnestia. Henselta możemy przejąć, no. To najlepsza opcja? Tak. No to za 6 robi. Mniej więcej. Okej. Okay. No i teraz zobaczymy, czy trutki jakoś dopiszą. Co, trutki na... No na dumę trzeba, nie? No na dumę trzeba grać. Na dumę, no jeszcze mamy 4 popaść, no zobaczymy, co tam coś jest konkretnego, no on ma jeszcze natchniony. Seltki. Będzie close. No. Będzie bardzo close. My tu mamy 8. 12 punktów. Nie zrobimy tego. Mamy czy tak, mamy 8. Plus zabraknie jednego punktu. Aj, szkoda. No dobra, ale gierka fajna. Bilans całkiem niezły. Ty no nic, no ale słuchajcie, mi się wydaje, że wyszło całkiem dobrze. No bo tak, no mamy core Tali i teraz będziemy po prostu sprawdzali kolejne szlagiery z innych frakcji. A mamy już Skoja teraz złożony, więc zobaczymy, może Skoja będzie lepsze. To też jest do usprawnienia, nie? Także no nie wiem. Co mówisz? Następna talia Skojatel. No wydaje mi się, że Skojatel, ewentualnie jeszcze KP albo Nilfgaard. No ale tak jak mówię, no nie wiem, ten eksperyment, wiesz, no bo mamy ten core. No i teraz zobaczymy, czy dokładając poszczególne karty do core'u będziemy w stanie zbudować coś naprawdę silnego. No tak czy owak, jak na taką mentalię, to i tak wydaje mi się nieźle sobie daje radę, więc moim zdaniem spoko. Jak patrzę na ten, 15, 15, 23 nagrywamy. No dobra, no to co?
Także słuchajcie, dzięki za nagrywkę. Wam oczywiście dziękuję za to, że byliście. Jak zwykle pamiętajcie, naprawdę wiele to dla mnie znaczy, także mega to doceniam, że jesteście. No i cóż, my będziemy składali kolejne szlagiery z naszym korem, pewnie gdzieś na omówieniu o tym wspomniałem, jak to wygląda i na czym będzie polegała ta cała zabawa. No i cóż, co mogę powiedzieć? Trzymajcie się, do następnego razu. Cześć!